Tego musi być mnie turpa. Cześć, czołem, moi drodzy piwomaniacy. Dzisiaj będziemy degustować piwo Ogród Mistrza z browaru Gościlżewo. To jest piwo, które nazywa się Gotyki. To jest piwo w stylu Witbier. Co my tu mamy? Zamkowe opowieści, piwo niefiltrowane, pasteryzowane, parametry 4,6% alkoholu, 12% BLG, temperatura podania 8-10 stopni. Polecamy do ryb, mięs oraz drobiu. Składniki: woda, słód jęczmienny, pilzneński, pszeniczny, zakwaszający, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel. Howler Blanc, droższy S33, tymianek cytrynowy, konendra, skórka gorzkiej pomarańczy, curacao. Opowiem wam taką ciekawostkę na temat stylu Witbier. Otóż byłem raz ze znajomymi na imprezie, no i właśnie serwowali Witbiry. No i ja tak mówię, o Jezus Maria, za Witbirami z tego czasu za bardzo nie przepadałem. Po prostu nie wypiłem ich na tyle, żeby mnie mogły uroczyć. To jest z niektórymi stylami piwami jest tak, że jak ich dużo nie wypijesz, to po prostu no nie wejdą. I to było to piwo. I ja je tak zmęczyłem, że po prostu no się tego nie dało przeżyć. No myślę sobie, no szkoda wylać. Później koleżanka mówi, a ja tu w ogóle takich żadnych tam aromatów ziołowych nie czuję w ogóle, co tu tutaj gadasz. No i tak sobie pomyślałam, no faktycznie, to być może jest kwestia doświadczenia. Dobra, koniec gadania, anegdoty. Tu mamy takie kolor w stylu takich mętnych sików, moczu, uryny. Ale w zapachu piękne. Takie słodkie, przyjemne, zachęcające. Cytryna. Kolendry nie wyczuwam na razie. Takie kojarzące się. Z czym to się kojarzy? Z takim ciastem. Z takim słodkim, fajnym, drożdżowym ciastem. Co my tu mamy tak? Kolendra, no to pewnie ten tymianek cytrynowy wprowadza taką bardzo fajną nutkę. Skórki pomarańczy, nie czuję. I innych tu, tak jak mówię, kolendra, goździki, nie. No ale dobra, nie przedłużając, pijemy. Gładkie, wytrawne, delikatnie słodkie, słodycz. Chodzi. Słodycz nie jest zalegająca. Cytrynowe. Delikatnie szczypie w język. Tą sprawą goździków. A nie ma goździków, ale jest takie delikatne szczypanie. Czy ta pomarańcza by była? Ale tak. No piłem inne Witbiry. Tutaj jakiegoś wielkiego szału nie ma. Ponieważ nie czuję się takim... Dobra, inaczej. Ja nie wyczuwam aromatów, kolendry, ziołowych, nut. No dobra. Ja nie wyczuwam. To nie jest taki klasyczny Witbir. Ale dla kogo to piwo bym polecił? Na pewno bym te piwo mógł zdecydowanie polecić. Jeszcze wam pokażę. Ogród Mistrza. Te piwo mógłbym polecić dla ludzi, którzy lubią delikatne piwa owocowe. Trochę z takimi aromatami pomarańczy, cytryny, które nie mają nut ziołowych. Goryczki też tutaj nie uświadczę. Piwo jest przyjemne, lekkie. No. Ja go nie kupię, raz, ale wam na pewno mogę je polecić. Trzymajcie się i do usłyszenia.